14 października swoje święto mieli nauczyciele. Z racji tego, że Dzień Edukacji Narodowej przypadł w tym roku w sobotę, większość uroczystości zorganizowano już w piątek. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu powiemy, dlaczego nauczyciel to zawód z pasją i misją, a ponadto skupimy się na następujących tematach. Chcemy być przekonani do słuszności właśnie takiego rozwiązania. Efekt pracy nauczyciela to jest wiele lat oczekiwań. Uwielbiam swoją pracę, bardzo lubię pracować z dziećmi. Turniej dla nauczycieli i pracowników oświaty. Będzie się zachowywało naturalnie, to jest ta cała sztuka właśnie. Nie było przygotowane, to było takie spontaniczne. To wszystko w wiadomościach, w propozycjach programowych. Piknik ekologiczny wraz z koncertem zespołu Klęczon Projekt. Rozmowa w ramach festiwalu historycznego oraz muzyczna relacja nawiązująca do Dnia Papieskiego, który przypadł na początku tego tygodnia. W informacjach z ratusza przypominamy o spotkaniu dotyczącym organizacji ruchu drogowego. 19 października burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców na debatę, której tematem będzie organizacja ruchu drogowego w centrum miasta. Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w świetlicy gimnazjum nr 1. Razem z władzami miasta liczymy na sporą frekwencję. Jeżeli, proszę Państwa, na to spotkanie przyjdzie nas 20-30, to pytanie jest teraz takie, czy 20-30 ludzi ma decydować o bardzo ważnej, strategicznej rzeczy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a więc zachęcam do dużej dyskusji. Ta skupiać ma się wokół centrum miasta i proponowanych przez audyt bezpieczeństwa zmian w jej obrębie. Jeszcze przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z projektem zmiany organizacji ruchu drogowego, który zamieszczony został na stronie Urzędu Miasta. Audytorzy się wypowiedzieli, w mojej ocenie oczywiście rozwiązania, które zaproponowali, są do przyjęcia i na pewno w żaden sposób jakby nie można o nich powiedzieć, że trzeba je wykluczyć. Natomiast dopiero w trakcie dyskusji burmistrz liczy na osiągnięcie wspólnego rozwiązania. Propozycje zmian wypracowane zostały przez firmę prowadzącą weryfikację oznakowania. Takich propozycji pewnie w mieście będzie sporo. Wspólne posiedzenie, które odbyło się 13 października w Urzędzie Miasta, było okazją do naniesienia uwag przedstawicieli służb porządkowych i starostwa powiatowego. Natomiast spotkanie w gimnazjum pozwoli poznać koncepcję mieszkańców. To wszystko przeanalizujemy, zastanowimy się, czy nie ma tutaj też jakichś błędów. I do mieszkańców, kiedy będziemy to przedstawiać, chcemy być przekonani do słuszności właśnie takiego rozwiązania. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy 19 października na godzinę 18 do świetlicy gimnazjum nr 1. Przed spotkaniem jeszcze raz zachęcamy do przeanalizowania projektu, który zamieszczony został na stronie wabrzezno.com. Podczas dyskusji zostaną również omówione wyniki ankiety, w której możemy wyrazić swoją opinię na temat bezpieczeństwa. W związku z niebawem rozpoczynającą się przebudową Komendy Powiatowej Policji zawarto porozumienie, które stanowi, że budynek przy ulicy Królowej Jadwigi do końca lipca 2019 roku zostanie udostępniony policjantom. Wąbrzescy policjanci ostatnio zmienili swoją siedzibę. Obecnie Komenda Policji została przeniesiona na ulicę Królowej Jadwigi 6. Właśnie tam przez najbliższe 2 lata przyjmowani będą wszyscy interesanci oraz osoby, które zostaną wezwane do komendy. Po zakończonym remoncie budynku Zespołu Szkół Zawodowych Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie utworzyło tam tymczasową siedzibę dla naszych funkcjonariuszy policji. Dotychczasowy budynek komendy na ulicy Wolności zostanie poddany termomodernizacji. Wybudowany będzie również nowy areszt. Modernizacja, która ma kosztować 10 milionów złotych, obejmie budowę nowej kotłowni, remont piwnic, wymianę okien oraz wszystkich instalacji. Cały remont potrwa około 2 lat, a wąbrzescy policjanci opuszczą dotychczasową siedzibę na ulicy Królowej Jadwigi w połowie 2019 roku.
Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zostało ustanowione 45 lat temu. Już 10 lat później oficjalnie obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, Święto Wszystkich Pracowników Oświaty, dla których co roku w naszym mieście organizowane są uroczystości w szkołach, starostwie czy też Wąbrzeskim Domu Kultury. 11 października w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie sekcji emerytów i rencistów działającej przy zarządzie oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie. Spotkanie, jak co roku, odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I realizacja zadań służby Domu Polskiej Szkoły i jej pracowników stanowi istotną i trwałą wartość naszego wspólnego dorobku. Podczas tej uroczystości Nina Mech otrzymała medal za 50 lat przynależności do ZNP, który wręczyła jej prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także członek zarządu okręgu Alicja Typiak. Przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów Krystyna Jankowska powitała wszystkich emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty. Nauczyciel muzyki, organista i oczywiście członek. A także złożyła życzenia i przedstawiła zespół muzyczny w składzie Galina Łapko, Józefa Nielipowicz i Jerzy Osiński, który uświetnił spotkanie. Wykonane przez zespół utwory wywołały wspomnienia i zachęciły do wspólnego śpiewania. Trzynastego października starostwo gościło pracowników szkół prowadzonych przez powiat wąbrzeski, by wspólnie obchodzić święto Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych z serdecznymi życzeniami przywitali organizatorzy: starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Bożena Szpryniecka, członkowie Rady Powiatu oraz Krzysztof Buchmiec, kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Ci właśnie tutaj zgromadzeni dzisiaj to są ludzie, którzy przede wszystkim wiedzą, co robią, mają niesamowity warsztat, potrafią stworzyć zachętę dla uczniów, potrafią pobudzić ich do działania, myśleć perspektywicznie. Praca w szkole sama w sobie to jest wspaniałe doświadczenie, zwłaszcza, że uczy się, znaczy ja bynajmniej uczę na poziomie już ludzi niemal dorosłych i to jest po prostu doskonałe rozwiązanie, znaczy rozwiązanie, to jest jakby to powiedzieć sama przyjemność, bo ci uczniowie są niezwykle kreatywni. Uroczystość wręczania wyróżnień za rok szkolny 2016-2017 rozpoczęli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Nagrodzili oni swoich nauczycieli i pedagogów za wkład pracy i zaangażowanie w edukację młodzieży. Jest to jakaś miła niespodzianka, na pewno wyróżnienie w jakiś tam sposób. No, czy wpływa na dalszą pracę? No, generalnie no, na pewno, bo człowiek doceniony jakby czuje się lepiej psychicznie i fizycznie. Aczkolwiek generalnie praca z uczniem to przede wszystkim trochę trzeba to traktować jako misję. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród starosty wąbrzeskiego, przyznanych dla najbardziej wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół należących do powiatu wąbrzeskiego. Starosta Krzysztof Maćkiewicz wraz z wicestarostą Bożeną Szpryniecką i Krzysztofem Buchmietem nagrodzili dyrektorów i nauczycieli wąbrzeskiego ZSZ i LO, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wąbrzeźnie, zespołu szkół we Wroniu oraz ośrodka szkolno-wychowawczego w Dębowej Łące. Jak podkreślali obecni na uroczystości, wyróżnienia dla nich to docenienie wieloletniej, ciężkiej pracy z uczniami. Efekt pracy nauczyciela to jest wiele lat oczekiwań na właściwie to, co jest nigdy nieprzewidywalne. Nigdy nie wiadomo, co z tej gawiedzi wyrośnie. Mimo że zawód nauczyciela jest niewątpliwie trudny, pedagodzy oraz dyrekcje szkół stają na wysokości zadania. Organizatorzy gratulowali pomysłu i dziękowali za trud realizacji projektów międzynarodowych w liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół zawodowych. Bardzo istotną rolę nadają wymianie międzynarodowej. To jest coś, co uskrzydla uczniów, nadaje im jakąś dodatkową energię.
I warto takie projekty, o takie projekty walczyć, realizować. Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych życzono dużo zdrowia oraz sukcesów zawodowych. Po oficjalnej gali wręczenia wyróżnień przyszedł czas na uroczystości w wąbrzeskich szkołach. 16 października Wąbrzeskie Liceum Ogólnokształcące uczciło święto, organizując koncert życzeń połączony z wręczeniem kwiatów i podziękowaniami. Dzień Edukacji Narodowej to coroczna okazja do tego, aby podziękować nauczycielom za ich pracę i serce włożone w edukację oraz wychowanie młodego pokolenia wąbrzeźnian. W tym roku uroczyste spotkanie 230 pracowników i emerytów społeczności oświatowej odbyło się 13 października w sali bankietowej Ronda. Obecni nauczyciele podkreślali, że praca ta jest dla nich bardzo ważna, zaś pomysł na to, aby zostać nauczycielem, często zrodził się już w dzieciństwie. Zaczęło to się 10 lat temu, zaczęłam pracę. Wcześniej skończyłam studia edukacji wczesnoszkolnej w Bydgoszczy i terapii dziecka. No i 10 lat już tak realizuję się w tym zawodzie. Zawód ten od dzieciństwa mi się podobał, bawiłam się właśnie sprawdzając zeszyty, pisząc kredą na tablicy. Podczas uroczystości podziękowano obecnym i emerytowanym nauczycielom, jak również pracownikom, którzy dbają o sprawną obsługę i administrację placówek oświatowych. Dziękuję za oddanie dla uczniów, okazywanie wsparcia. Kolejnym punktem programu były gratulacje oraz wręczenie kwiatów i nagród przyznanych przez burmistrza Leszka Kawskiego. Ponadto przyznano nagrody dyrektorów przedszkola miejskiego Bajka, szkół podstawowych nr 2 i 3 oraz gimnazjum nr 1. Samemu wręczaniu nagród towarzyszyły niezwykłe emocje, a na twarzach wyróżnionych widać było wielkie wzruszenie. Cieszę się, bo to takie ukoronowanie mojej 30-letniej pracy. Tak nie spodziewałam się, że w jednym roku uda mi się być tak docenioną. Także cieszę się, emocje bardzo wielkie. Jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ważny i też taka motywacja do dalszej pracy. Wyróżnienie, radość, docenienie. Wiem, że to, co robię, robię dobrze. Docenienie pracy, wysiłku, który się co dzień wkłada w to, żeby ta praca była właśnie efektywna, żeby przynosiła to, co sobie zamierzymy i żeby przede wszystkim była ciekawa dla dzieci. Gorące gratulacje złożono również pani Iwonie Świerk i panu Mirosławowi Kamińskiemu, którzy zostali odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty. Osoby wyróżnione podkreślały, że zawód nauczyciela jest misją wymagającą ciągłego doszkalania. Jednakże daje dużą satysfakcję tym, którzy robią to z pasją. Uwielbiam swoją pracę, bardzo lubię pracować z dziećmi, z młodzieżą i spełniam się w tym. Ja lubię pracę z dziećmi, cieszę się ich sukcesami. Myślę, że się spełniam, biorąc pod uwagę osiągnięcie wyniki, które przez te 29 lat. Wydaje się, że jest to na pewno to, o czym marzyłem, to, na co pracuję. Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy spełnienia oraz dalszych sukcesów w pracy. Dwunastego października w Wąbrzeskim Domu Kultury rozegrano turniej brydża sportowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Turniej jako pierwszy z cyklu Grand Prix Wąbrzeźna sezonu 2017-18 miał charakter otwarty. Mistrzostwa nauczycieli i pracowników oświaty powiatu wąbrzeskiego zgromadziły 18 graczy, z których część to czynni i emerytowani nauczyciele. To już taka tradycja, że co roku organizujemy jako Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej taki właśnie turniej dla nauczycieli i pracowników oświaty. Zgodnie z regulaminem w tej klasyfikacji uwzględnione zostały pary, w których jedna z osób związana jest z oświatą. Poza zawodnikami z Wąbrzeźna w turnieju uczestniczyli brydżyści z Olkusza, Brodnicy, Jabłonowa Pomorskiego i Golubia Dobrzynia.
Po słodkim poczęstunku przystąpiono do rywalizacji 9 par, które rozegrały 18 rozdań na zapis maksymalny. Jest jeszcze taka szczególna okazja, bo jednocześnie w tym roku mamy 60-lecie, obchodzimy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Polsce. Wąbrzeskie TKKF tą okrągłą rocznicę będzie obchodzić za 2 lata. Z tej okazji dla uczestników przygotowano upominki i nagrody w postaci książek o historii Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Związek Nauczycielstwa Polskiego TKKF z uwagi na swoje 60-lecie również przygotował pamiątkowe dyplomy i medale. W tym roku na turnieju z okazji 45. rocznicy Dnia Edukacji Narodowej obecni na nim gracze podkreślali, że często bywają w naszym mieście. Turnieje, które organizowane w Wąbrzeźnie są zawsze, że tak powiem, w miłej i sympatycznej atmosferze i tak jak w ogóle wśród brydżystów panuje sympatyczna atmosfera. No i miło, że też z okazji Dnia Nauczyciela są takie turnieje organizowane. To jest bardzo sympatyczna dla nauczycieli impreza, zresztą widać dzisiaj po frekwencji. Jest wielu kolegów spoza Wąbrzeźna i to cieszy, że jednak tutaj ten wąbrzeski ośrodek jest ośrodkiem dosyć prężnym. No niewątpliwie dzięki prezesowi Markowi Niemirowi, który jest takim dobrym duchem. Przyjemność z gry płynie przede wszystkim ze spotkania przy stoliku starych znajomych. Niestety trochę brakuje młodych, chętnych do gry. Jednakże dzięki współpracy Marka Niemira z Wąbrzeskim Liceum jest szansa na wyszkolenie młodych brydżystów. W poprzednim roku szkolnym w ramach przedmiotu uzupełniającego realizowany był tam program nauki licealistów gry w brydża. Po jednorocznej, jakże pozytywnej próbie dyrekcja planuje kontynuację tej inicjatywy. Mamy w planie to realizować w ramach projektu unijnego. No i czekamy tylko, aby się tutaj ten projekt rozpoczął realizować i wtedy na pewno przystąpimy do ciągu dalszego w Wąbrzeskim Liceum. Według wytrawnych graczy, aby brycz sprawiał przyjemność i przynosił zwycięstwa, potrzebne jest wieloletnie doświadczenie karciane i teoretyczne. Po latach spotkań przy brydżowych stolikach można stwierdzić, że każde rozdanie jest inne i zmusza zawodnika do analizy. Pasjonaci tej gry zwykle uczyli się jej w szkołach, a obecnie grają już od kilkudziesięciu lat. Pasja do brydża zaczęła się właściwie bardzo dawno temu, kiedy w brydża grali jeszcze rodzice. Ja osobiście pochodzę jeszcze z tego pokolenia, które uczyło się grać właśnie w liceum. A te pierwsze kroki stawialiśmy na poziomie liceów, potem studiów i tak to jak gdyby w człowieku zostało. Na zasadzie pasji od lat naprawdę najmłodszych. Po kilku godzinach spędzonych przy stolikach wyłoniono zwycięzców. Mistrzami turnieju została wąbrzeska para Leszek Kawski i Aleksander Czarnecki. Drugie miejsce zajęła para Marek Niemir i Wojciech Kolęba, a na trzecim uplasowała się para Stanisław Maciaszek z książek i Stefan Szczygłowski z Wąbrzeźna. Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami, pamiątkowymi medalami oraz nagrodami finansowymi. Organizatorzy, koło ZNP, ognisko miejskie TKKF w Wąbrzeźnie oraz Wąbrzeski Klub Brydżowy dziękują sponsorowi, kołu Związku Nauczycielstwa Polskiego, za ufundowanie słodkiego poczęstunku. Wszyscy podlegaliśmy edukacji szkolnej, to ona w mniejszym lub większym stopniu nas ukształtowała, dlatego dziękujemy nauczycielom za ich wyrozumiałość i niejednokrotnie stoicką cierpliwość. Zmieniamy temat. Stowarzyszenie Inicjatywa, którego prezesem jest zresztą nauczyciel, po raz kolejny zorganizowało wycieczkę dla uczniów ZSZ. W ramach działań Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatywa od 6 do 7 października zorganizowano wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Wąbrzeźno. W wycieczce udział wzięli uczniowie klas pierwszych Technikum Logistycznego, Ekonomicznego oraz Mechanicznego i Mechatronicznego. Po drodze grupa odwiedziła Izbę Pamięci w Bobrowie, gdzie wysłuchali długiej opowieści o zasługach Dywizjonu 303 oraz Jana Zumbacha. Następnie uczniowie dotarli do Górzna, a dokładnie do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga. Podczas warsztatów zorganizowano zajęcia terenowe w rezerwacie Szumny Zdrój. Następnie w sali konferencyjnej Wilgi młodzież uczestniczyła w zajęciach animacyjnych, podczas których odkryto wiele talentów wokalnych i tanecznych. Podczas zabaw w terenie młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności w biegach na nartach animacyjnych, biegach w workach i podwójnych spodniach.
Tego typu zabawy w terenie to aktywny sposób spędzenia czasu, dlatego musiały oczywiście zakończyć się one uzupełnieniem kalorii. Na koniec zorganizowano ognisko. Wyjazd udało się zorganizować przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Przy okazji serdecznie zapraszamy na pozostałe działania Stowarzyszenia Inicjatywy. Najbliższy wyjazd odbędzie się 18 listopada do Trójmiasta. W planie wyjazdu zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej i pobyt w akwaparku w Redzie. Szczegóły na stronie internetowej inicjatywa-wabrzezno.pl. Organizatorzy serdecznie dziękują również opiekunom grup, pani Lukrecji Bytnar i Wioletcie Fijołek-Trzcińskiej. 28 października po raz 10 zagramy dla Łukasza Wróblewskiego. Charytatywny turniej piłki nożnej to gratka dla fanów futbolu, na których czeka ciekawy program imprezy i masa związanych ze sportem gadżetów, które będzie można wylicytować. Dlatego na naszej antenie przypominamy program tego wydarzenia. Charytatywny turniej halowej piłki nożnej dla Łukasza Wróblewskiego odbędzie się 28 października w Gimnazjum nr 1. W tegorocznej jubileuszowej inicjatywie zagra 12 drużyn. W godzinach od 8 do 14 zmierzą się zawodnicy zespołów z okolicznych miejscowości oraz tradycyjnie reprezentacja TVP. Mamy tu oprócz telewizji reprezentacji Polski z Rafałem Patyrą jest legenda polskiej piłki Andrzej Szarmach, który zapowiedział swój udział też w tym wydarzeniu. Dla wielu może to być jedyna w swoim rodzaju okazja do spotkania z wielką gwiazdą drużyny Orłów Górskiego. Andrzej Szarmach gościć będzie w Wąbrzeźnie na zaproszenie przyjaciół Wróbla. Nieformalna grupa po raz kolejny organizuje zbiórkę pieniędzy dla chorego Łukasza. W tym roku głównym naszym celem jest kupienie dla Łukasza roweru trójkołowego rehabilitacyjnego. Część pieniędzy już mamy w sumie zebranych dzięki tu inicjatywie Miasto Aktywni podczas biegu. Resztę pieniążków myślę, że uda nam się pozyskać na tym turnieju. Dochód przekazywany na konto fundacji jest niezbędny, aby kontynuować rehabilitację i leczenie oraz zakupić sprzęt ułatwiający codzienne życie. Wspomóc akcję będziemy mogli na wiele sposobów. Między godziną 15 a 17 przewidziano licytację gadżetów. Między innymi mamy koszulkę Odigio Legii Warszawa z Ligi Mistrzów z zeszłego roku z autografami. Dwie piłki mamy Ligi Mistrzów. Jest koszulka reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Mamy koszulkę, myślę, że to atrakcja, Grzegorza Krychowiaka reprezentacji Polski z autografem. Ponadto rękawicę Joanny Jędrzejczyk, trzykrotnej mistrzyni świata walk sztuk mieszanych, czy Piotra Świerczewskiego, byłego piłkarza reprezentacji Polski i wiele innych ciekawych rzeczy. Imprezie towarzyszyć będą naprawdę urozmaicone atrakcje. Oprócz rozgrywek piłkarskich, tu będzie od godziny 14 będzie pokaz grupy karate z Golubia Dobrzynia, będzie pokaz capoeiry, to są sztuki walki połączone z tańcem z Grudziądza i będzie też między innymi takie spotkanie z Andrzejem Szarmachem, które zaplanowano już o godzinie 14:30. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie dla naszego lokalnego świata piłkarskiego i wszystkich kibiców piłki nożnej. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Spędźmy ten dzień w miłej atmosferze, jednocześnie pomagając Łukaszowi. W karnecie kulturalnym spotkanie autorskie, które otworzyło Wąbrzeski Festiwal Historyczny, konkurs recytatorski Wanda Chotomska dzieciom, a na początek rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Wąbrzeźnianki Noemi Lewalska i Amelia Lipińska to laureatki pierwszych miejsc w konkursie zorganizowanym przez Wąbrzeski Dom Kultury pod tytułem Wakacyjna Przygoda. Wizyta w zoo, spacer po górach, rejs statkiem czy jazda kombajnem to jedne z wielu przygód, które dzieci przeżyły podczas wakacji. Na pracach konkursowych uwiecznione zostały emocje, które towarzyszyły im podczas letnich eskapad. Rysunki wykonane różnymi technikami przedstawiają cały kalejdoskop zdarzeń, które niewątpliwie utkwiły małym artystom w pamięci. Podsumowanie konkursu miało miejsce 9 października w Wąbrzeskim Domu Kultury. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 90 osób, które pokazały miejsca odwiedzane podczas wakacyjnych podróży oraz beztrosko przeżyte chwile pełne słońca i wakacyjnego uroku. Te kolorowe, pełne optymizmu i letnich wspomnień dzieła można oglądać na wystawie w WDK do 17 października. Zapraszamy, a zwycięzcom gratulujemy. Dziękuję.
11 października już po raz czwarty w Wąbrzeźnie zorganizowany został przez Stowarzyszenie Wąbrzeska Kultura festiwal historyczny. Co roku inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i powiatu. Jej głównym celem jest inspirowanie do poszukiwań w dziejach historii rodziny, regionu czy miasta. Stowarzyszenie Wąbrzeska Kultura organizujemy corocznie Wąbrzeski Festiwal Historyczny. Dzisiejsze spotkanie jest inauguracją tego festiwalu. Program tego wydarzenia kulturalnego jest urozmaicony. Wśród proponowanych modułów znajdują się m.in. wystawy tematyczne, promocje publikacji, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz żakinada. Przewidzieliśmy bardzo wiele ciekawych zajęć, wykładów. Zaczynamy dzisiaj. Chciałbym Państwa serdecznie powitać i uważam, że festiwal chciałbym traktować za otwarty. Tym razem cykl imprez przygotowanych w ramach festiwalu rozpoczęło spotkanie z Marcinem Marchwińskim, twórcą książki pod tytułem Wierni Bogom – Zaginione Dziedzictwo. Powieść w sposób alternatywny przedstawia historię Polski, która przeplata się z osadzoną współcześnie akcją. Skąd pomysł na tego rodzaju publikację? O to zapytaliśmy samego autora. O tym w ogóle nie myślałem. Nie było przygotowane, to było takie spontaniczne, dokładnie jak takie dokładne dotknięcie muzy, tak? Jakieś tam muzy, czy boski, jakiś wiatr, nie wiem jak to nazwać. Takie typowe natchnienie. Autor jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od kilku lat buduje swoją słowiańską tożsamość. Pasjonuje się kulturą, a przede wszystkim religią Słowian. Fascynacja przyszła w momencie, gdy szukałem swoich jakby nowych korzeni, swoich korzeni rodzinnych. Zajęłem się parę lat temu genealogią rodzinną i w ten sposób też tą taką ludową tradycję zgłębiając, przy okazji zagłębiłem się w kulturę Słowian. Spotkaniu autorskiemu towarzyszyła prezentacja planszowa ze zbiorów muzeum w Grudziądzu pod tytułem Od grodu do pałacu. Na fotogramach można było zobaczyć grodziska, zamki i pałace powiatu grudziądzkiego. Przed nami ostatnie już wydarzenie w ramach Wąbrzeskiego Festiwalu, spotkanie dotyczące lokalnych publikacji, które odbędzie się 23 października w Wąbrzeskim Domu Kultury. Zadanie dofinansowane zostało ze środków gminy miasto Wąbrzeźno. Wąbrzeźnianie Kacper Tryczak i Laura Grabowski oraz Andrzej Kamper z Zielenia i Jakub Skica z Dębowej Łąki to laureaci pierwszych miejsc w konkursie recytatorskim Wanda Chotomska Dzieciom. Często staracie się uzupełniać swoją wiedzę. W tegorocznej edycji udział wzięło niemal 100 młodych recytatorów, którzy z dużym zaangażowaniem przedstawili twórczość poetycką tej znanej i lubianej pisarki. Przygotowania do tego rodzaju inicjatyw wymagają wielu prób i pracy z tekstem. Trzeba się nauczyć tekstu oczywiście, później trzeba jakby go doszlifować, żeby dobrze mówić, odpowiedni akcent, jak wykrzyknąć, krzyknąć i w ogóle. Ja zapamiętuję dosyć szybko i tak tydzień i zaczynam recytację. Celem inicjatywy zorganizowanej przez Wąbrzeski Dom Kultury jest kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jest to również dobry sposób na pokonywanie tremy podczas występów przed szerszą publicznością oraz nauka współzawodnictwa. Lekka forma prezentowanych wierszy sprzyjała nie tylko recytacji, ale również interpretacji poprzez odpowiednie stroje i gesty. Oswaja się jak gdyby z tą sceną, trochę też współzawodnictwa, no ale cóż, no dzisiaj całe życie opiera się na właśnie takiej konkurencji może, no i już tutaj się muszą nauczyć, że lepszy wygrywa. Może to nie jest zbyt miłe dla tych najmłodszych dzieci. Ale one z czasem się oswajają z tym. Umiejętności rosną właśnie, mniej stresu przed występem, no i... I satysfakcja. No, na przykład w ogóle już z udziału, a jeżeli się coś zajmie, na przykład jakieś miejsce, no to wtedy już w ogóle. Prezentacje dzieci oceniane były przez jury w składzie Sabina Olszewska, Agnieszka Błaszak i Dorota Otręba. Dobra dykcja, naturalność, poprawna interpretacja oraz właściwy dobór repertuaru to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie recytatorów.
przede wszystkim na naturalność właśnie. Dziecko, które wychodzi na scenę i czuje dobrze wiersz, będzie się zachowywało naturalnie. To jest ta cała sztuka właśnie taka, że nie ma być nic udawane i wtedy naprawdę odbiór jest zupełnie inny. Dzieci prezentowały się w trzech kategoriach wiekowych, tak zwane zerówki, klasy od 1 do 3 i od 4 do 6. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwory Motyl, Makaron, Literki oraz Dziurki w serze. Repertuar recytatorów był bardzo bogaty i zróżnicowany, jak cały dorobek autorki, która w 2013 roku otrzymała nagrodę specjalną Super Koziołka za całokształt twórczości. Pełna lista zwycięzców znajduje się na stronie WDK, wabrzezno.pl oraz portalach społecznościowych. To już wszystko, co przygotowaliśmy w najnowszym wydaniu programu. Kolejny odcinek Lokalnych Wiadomości już za tydzień, w środę o godzinie 16. Do zobaczenia.